Dzień dobry, drodzy widzowie. Cześć, Agnieszko. Dzień dobry, Zygi. Bardzo serdecznie Cię witam. Cieszę się, że mogę Cię gościć znów na moim kanale. Tym razem nie w poranniku, a w specjalnej sylwestrowo-noworocznej audycji, bo bardzo, bardzo pragnęliśmy spotkać się z Wami. Dzień dobry, kochani. Witaj, Zygi. Dziękuję za zaproszenie. Jak zwykle wielka przyjemność i zaszczyt. Witamy Was wszystkich w ten sylwestrowy wieczór z taką wiadomością i z takim przekazem na nowy rok, o którym będziemy dzisiaj opowiadać w tej audycji, prawda, Zygi? Tak jest. Czyżbyśmy też mieli gościa w Twoim studio jeszcze? Już Roki chrapie? Tak, tak. Oczywiście. Super, słuchajcie, mamy ze sobą redaktora Rokiego i mamy drugiego redaktora, bo tutaj obok mnie śpi kot. Zaraz, tuż za rogiem. Więc jesteśmy Rocky dzisiaj... i Pumpkin. Rocky i Pumpkin. Jesteśmy dzisiaj z Wami dlatego, że chcemy Wam na nowy rok przynieść dużo nadziei. I dlatego taki background za nami, hope, nadzieja. Dlatego, że jesteśmy przekonani głęboko o tym, że nadzieja jest najważniejszym motorem, który będzie napędzał ten nowy rok, ten nowy świat, te wszystkie sytuacje, w której się znajdziemy. Prawda, Agnieszko? Tak, jak to się mówi, wiara, nadzieja, miłość. Myślę, że potrzebujemy dużo nadziei na najbliższy czas. Miłości. Ostatnie miłości, wiary. Wiary też. Ostatnie lata nie były łatwe i chcemy utrzymać tą nadzieję i zatrzymać nadzieję i życzyć sobie tej nadziei, że ten nowy rok będzie lepszy i przyniesie nam rozwiązania, konkretne rozwiązania, żebyśmy się znaleźli w lepszej sytuacji. Będzie rzecz trudnym rokiem, bo będzie od nas wymagał wiele pracy. No nic nie przychodzi za darmo, prawda? Więc trzeba zakasać rękawy. Ja już mam prawie zakasane, bo mam krótkie. I bierzemy się do pracy ostro od nowego roku. Przed nami mnóstwo pracy. No powstał nasz portal Netify. Tutaj przy okazji od razu Wam muszę powiedzieć, że trwają prace porządkowe. Tak jak zapowiadałem, do końca roku, właściwie jeszcze jutro, jutrzejszy dzień będzie wyłączony. Z góry Was przepraszam, bo powinienem włączyć napis, że jest w konserwacji, ale zapomniałem o tym i teraz się tego nie da zrobić. To potrwa do jutra, gdzieś do godzin popołudniowych, ale zrobiliśmy to też tak trochę celowo, żebyście odpuścili, pobili razem ze swoimi najbliższymi, przyjaciółmi, rodziną, a jutro, żebyście się wybrali w południe, w samo południe, o godzinie 12, z jedną bombką w ręce na jakieś centralne miejsce w waszym mieście, albo wsi, jeśli tam mieszkasz. Spotkajmy się, spróbujmy się odnaleźć. To będzie takie symboliczne odnalezienie siebie nawzajem, naszych dusz, bo my jesteśmy wszyscy jednym. Prawda, Agnieszko? Pięknie, pięknie to powiedziałeś. Uważam, że to zaproszenie na jutrzejszy spacer w jakieś centralne miejsce w waszym mieście z bombką w ręku jest świetną ideą, bo to by był taki sposób na rozpoznanie się naszej społeczności, zapoznanie osobiście albo po prostu rozpoczęcie takiego ruchu, żebyśmy mieli taki symbol i mieli takie miejsca, w których możemy się spotkać i rozpoznać nawzajem i wspierać, bo chyba wszyscy tego wsparcia potrzebujemy. I tak, Netify, czy akurat się tak złożyło, że teraz jest w konserwacji na tych kilka godzin, więc zapraszamy Was do takiego detoksu informacyjnego. Spędźmy ten wieczór i ten jutrzejszy dzień z rodziną, z bliskimi, z naturą, w takich normalnych wartościach i normalnych warunkach. Odetnijmy się na chwilę od tego chaosu informacyjnego, technologicznego i bądźmy w tym, co naprawdę prawdziwe, tak? Czyli to, co jest prawdziwe tak naprawdę, jak nie wiemy w tym chaosie, co się dzieje i o co chodzi, to trzymajmy się tego, co jest prawdziwe. A co jest prawdziwe? Jest właśnie z naszymi bliskimi, nasze rodziny, nasi przyjaciele. Prawdziwa jest natura. Prawdziwe to jest to, że moje serce bije i że biorę głęboki oddech, więc wkładajmy świadomość w to i uwagę w to, co jest prawdziwe. I zacznijmy od dzisiaj, od jutra, odłączmy te wszystkie telewizory,
internet, komórki. Podoba mi się to. I wejdźmy w tą prawdziwość. Jak zauważyliście, nie ma z nami Andy'ego, ale rozmawialiśmy z nim dosłownie 10 minut temu. Chcieliśmy bardzo, żeby Andy jeszcze odpoczywał, żeby wracał do zdrowia, do sił i prosiliśmy go o to, żeby dał sobie też taki detoks cyfrowy jeszcze przez jakiś czas. Ale jest z nami myślami i bardzo nas prosił, żeby wam przekazać jego życzenia na cały przyszły rok, ale też na dzisiejszy dzień, żebyście odpoczęli, wyluzowali się. Jeśli trzeba, to zatańczyli. Słuchajcie, uwielbiacie tańczyć? Bo ja tak. Agnieszko, a ty? No pewnie i na pewno będę dzisiaj tańczyć. I tak, Andy wraca do zdrowia i go serdecznie pozdrawiamy. A tak chciałabym skorzystać z okazji i wrócić do tego starego roku, który się właśnie kończy, 21, i powiedzieć wam, że pomimo tylu dziwnych i ciężkich spraw, na pewno dla wielu był to jednak dobry rok, były w nim jakieś fajne chwile. Ja muszę wam się przyznać, że to był jeden z moich najlepszych roków w moim życiu, bo miałam okazję zrobić dużo nowych rzeczy i odkrywać siebie też na nowo. I to między innymi i przede wszystkim dzięki Andy'emu i tobie, Zygi, za co chciałabym wam bardzo podziękować obydwojgu, bo zaprosiliście mnie do siebie, przygarnęliście, nauczyliście nowych rzeczy i teraz możemy razem współdziałać i tworzyć tą społeczność, ten piękny projekt i tyle ciekawych, cudownych rzeczy się stało. Więc ja miałam cudowne życie jak do tej pory i obfitowało one w niesamowite wydarzenia i przygody i nie spodziewałam się już po takim spełnieniu, że jeszcze uda mi się robić tak wspaniałe rzeczy z wami, wspaniałymi ludźmi, też dla ludzi wspaniałych, którzy tą społeczność tworzą. I za to wam, tobie i Andy'emu bardzo dziękuję i chciałam też powiedzieć wszystkim widzom w całej naszej społeczności, wszyscy, którzy nas oglądają, są z nami, współtworzą z nami filmy, są na Netify. Bardzo wam wszystkim z całego serca dziękuję, że jest miejsce, w którym możemy się grupować i wspierać. Chciałabym każdemu podziękować za każde dobre słowo, za każdy wasz komentarz, nawet za wasze uwagi, które są do nas kierowane w taki delikatny, subtelny sposób, pełen szacunku. To jest piękne i dokładnie chcemy, żeby tak było. I za to wam dziękujemy z całego serca. Moi drodzy, mój punkt widzenia i moja prawda jest taka, że to kiedy mieliśmy styczność po raz pierwszy z Agnieszką, jeszcze wtedy na live, to razem z Andym zapragnęliśmy, żeby ta piękna i kochana istota była razem z nami. Więc to jest pełna synergia, tak to działa. To działa w dwie strony. Agnieszka ma niesamowity talent do pozyskiwania ludzi, jak również do przekazywania swojej wiedzy. A ma jej ogrom. Ma jej ogrom i to nie jest wiedza książkowa, tylko wiedza z życia wzięta, z doświadczenia. Ojej. Tak to jest, kochani. I powiem wam tak, że to wszystko, co się dzieje wokół nas, wokół tego kanału, wokół Netify, wokół nas, poszczególnych istot w tym programie, wokół was samych, nie dzieje się bez powodu i bez przypadku. Przypadków nie ma, jak się to mówi, prawda? Bo my wszyscy zaczynamy tworzyć pewien zespół ludzi, pewien... nie wiem jak to nazwać, bo to przecież nie jest nic oficjalnego, pewną grupę ludzi o wspólnej idei i wspólnych energiach. To nie są tylko te idee wyznaczane przez naukę, politykę, media, ale coś więcej, coś takiego głębokiego, wspólne energie. My mówimy dzisiaj energiami, my mówimy dzisiaj uczuciem. Zygi, to jest piękne, co mówisz i cały czas, odkąd się znamy i razem współdziałamy, mam takie wrażenie, że jesteśmy przykładem tworzenia takich nowych relacji, nowych jakości, opartych na tych prawdziwych wartościach, ale tych prawdziwych, nie sfałszowanych, nie na hasłach, które się wszędzie powtarza i które tak pięknie brzmią i pod ich przykrywką robi się kompletnie odwrotność tego, o czym one mówią,
tylko naprawdę mówimy o tym współdziałaniu, o współpracy, o bezinteresowności, o szacunku, o wzmacnianiu, wspieraniu się nawzajem, o wielkiej życzliwości do siebie. I chcemy być tego takim przykładem, że gdy tak pracujemy, słuchajcie, to się naprawdę opłaca, tylko my nie robimy tego dlatego, że to się to opłaca, tylko już tacy jesteśmy. Ale niech to będzie takim właśnie wzorem i inspiracją dla innych, żeby właśnie takie relacje tworzyć i do nas dołączać. Dołączajcie do nas, współdziałajcie z nami właśnie na takich wartościach, a gwarantuję wam, że wszechświat, Bóg, ta wyższa inteligencja, siła wam odda z nawiązką, bo to tak działa. Ja powiedziałbym więcej, ta siła czeka na to, na ten nasz ruch, żebyśmy my poprosili o to wsparcie. Wystarczy tylko poprosić. Ojcze, Stwórco nas, pomóż nam, bo my jesteśmy gotowi. A ja jestem pewien, Agnieszko, że ten rok będzie takim rokiem, kiedy musimy tą swoją gotowość pokazać, że jesteśmy gotowi na zmiany wewnątrz nas, bo bez tych zmian wewnątrz nas nie możemy dokonać zmian na zewnątrz. To jest niemożliwe, nie da się tego zrobić. Więc myślę, że ten czas takiego oczyszczania w mijającym roku, on powoli się kończy, a teraz przychodzi ten czas gotowości do pracy, czyli gotowości do budowania nowego świata. Nie da się zmienić tego świata poprzez jego naprawę. Tu musi być ten świat zbudowany na nowo. I tylko takie wspólne wizje takich grup, jak wasza grupa, jak wszyscy ci, którzy skupiają się nie tylko wokół tego portalu, bo takich grup jest wiele. Te wszystkie grupy to będą ci przewodnicy tego światła w tym nowym świecie, na tej nowej ziemi. Tak myślę. Tak, dzisiaj już nie wystarczy mówić. Potrzebujemy działać. I no, nie ma zmian bez zaangażowania się i wzięcia odpowiedzialności za to, co się dzieje. I chyba najważniejsze tutaj jest to, żeby każdy zaczął od siebie, a nie patrzył na drugą osobę, kto coś zrobi. Tylko jak możemy zacząć od siebie, to właśnie pracować nad sobą, uczyć się takiej higieny własnego życia, higieny tego, jak się odżywiamy, higieny naszego umysłu, wzięcie odpowiedzialności za to, co mówimy, jak zachowujemy się w stosunku do innych ludzi, co wpuszczamy do naszego organizmu, zarówno jedzenia, czy chemii, czy informacji. Tak, dokładnie. I być tego świadomym, wziąć za to odpowiedzialność. Jeżeli chcemy zmiany, to przecież to potoczne zdanie mówi, jeżeli chcemy mieć inny świat, chcemy widzieć zmiany w świecie, to bądźmy na to. No, i to tak funkcjonuje. I my jesteśmy takim mikrokosmosem, od którego to się wszystko zaczyna. I kiedy my wewnętrznie będziemy w zgodzie, w harmonii, w dobrostanie, to się będzie to odzwierciedlać na zewnątrz i takiej ludzi spotykać na naszej drodze. Więc zacznijmy tak, od takiego właśnie, od siebie, od tego, żebyśmy się ze sobą czuli dobrze bez względu na to, co dzieje się na zewnątrz. I myślę, że to zacznie mieć impact na to, co się będzie działo na zewnątrz. Myślę, że my jesteśmy takim przykładem, że funkcjonując w ten sposób, pokazujemy wam, że to właśnie tak działa. Agnieszko, a ja chciałbym ciebie zapytać trochę tak inaczej niż to zwykle się dzieje, bo nie chcę ci składać życzeń, których byś ty sobie nie życzyła. I powiem ci dlaczego. Byłem zaskoczony, kiedy zaczęliśmy sobie już składać życzenia i ktoś mi powiedział, wiesz co, a ja już mam zupełnie inne życzenia. Czy możesz mi złożyć takie, jakie ja chciałbym? No więc pytam ciebie, czego ci mogę życzyć w tym nowym roku? O, życzmy sobie, żeby się realizowały nasze pozytywne marzenia, tak? To, czego naprawdę chcemy. Wiesz, że no, ja mam kręćka na punkcie zdrowia, więc oczywiście, no tak, że zawsze będę wszystkim życzyć zdrowia i wszystkich namawiam do tego, żeby dbali o siebie, dbali o swoje zdrowie, edukowali się w temacie zdrowia, no bo to, co się dzisiaj dzieje na świecie, nie jest łatwe, a mamy większe poczucie bezpieczeństwa, kiedy mamy więcej tej wiedzy i wiemy, że mamy różne możliwości, że możemy się zabezpieczać. Więc zachęcam, nie bez przypadku robimy tyle programów o zdrowiu, pokazujemy tyle wiedzy na ten temat, dajemy, pokazujemy najróżniejsze osoby, które
są wielkimi specjalistami w tym temacie i przyciągamy takie osoby. I wiesz, ja tak życzę sobie w tym nowym świecie, co już mówiłam, że życzyłabym sobie, żeby to całe przekłamanie wokół naszego społeczeństwa, świata, cywilizacji i przede wszystkim też i zdrowia się skończyło i żeby to był taki świat, w którym właśnie naturopata ma pełne prawa i pracuje razem z chirurgiem w szpitalu i pracujemy w takiej synergii, w takim holizmie, gdzie naprawdę leczymy ludzi i oni wiedzą, jak to funkcjonuje, więc wszyscy jesteśmy w tym zdrowiu, tak? Więc zachęcam do tego, bo kiedy my jako świadomi pacjenci czy świadoma społeczeństwo będziemy wymagać takiej medycyny, to my to wymusimy po prostu na systemie, na służbie zdrowia, więc to od nas zależy. To od nas też zależy, czy lekarze będą mieli więcej odwagi, żeby pracować właśnie w ten sposób, a nie tylko w procedurach dla interesów i korzyści, oczywiście pewnych grup interesów, tak? Więc zachęcam do edukowania się, bo to jest chyba najważniejsze, co mamy, bo kiedy nie mamy tego zdrowia, no to cokolwiek byśmy nie mieli, nie ma już znaczenia. To też widzisz i tego ci życzę, tobie osobiście, ale również w tych twoich planach na przyszłość, w tym działaniu takim społecznym. Tego ci życzę, żeby tak się stało. Dziękuję. I ja też życzę, żeby dołączyło więcej osób do nas, żebyśmy się właśnie tworzyli tą społeczność razem, żeby to się rozrastało, żeby było nas więcej. Tyle cudownych osób skontaktowało się z nami, napisało, nagrało programy. Odkrywamy nowe perełki. Każdy z nas ma jakiś talent, każdy z nas ma jakąś wiedzę, każdy z nas ma coś unikalnego, z czym może się dzielić w tych czasach. I ja myślę, że to, co Andy mi powiedział w marcu, że dzisiaj naszym obowiązkiem jest dzielić się naszymi umiejętnościami i talentami i naszą wiedzą i już nie możemy być w ukryciu. I tak, myśmy się bili z myślami, czy chcemy wyjść na ten front, no ale poczuliśmy, że to może coś zmienić, że to jest nasze miejsce, że powinniśmy to robić, więc wzięliśmy to miejsce i zapraszamy też innych, bo to nie boli, a wręcz przeciwnie, tyle cudownej energii się wytwarza i tyle się zmienia, że to jest piękne, więc zapraszamy Was, łączcie się w grupy, dołączajcie do nas, nagrywajcie z nami, nagrywajcie Wasze filmy, przysyłajcie do nas, będziemy je publikować. Tworzymy właśnie taką społeczność naszych wspólnych kanałów, cudownych ludzi, którzy myślą, czują podobnie i chcą dobrej zmiany i żyć w takim prawdziwym świecie. Prawda, Zygi? Tak, i tutaj chciałbym bardzo szczerze i otwarcie powiedzieć, że tego, co powiedziałaś w tej chwili, życzę Wam wszystkim. Wszystkim tym, którzy są z nami, którzy są na kanałach, którzy są w Netify, którzy są wokół i niekoniecznie nas codziennie oglądają, ale gdzieś tam komentują, bo są w innych grupach. Wam wszystkim życzę tego właśnie, co powiedziała przed chwileczką Agnieszka. Słuchajcie, życzę Wam też, żebyście podeszli do tego roku z takim przekonaniem, że to jest najważniejszy rok w Waszym życiu. Że od tego roku zależy nie tylko życie wasze, ale waszych przyszłych pokoleń. Jakie będą przyszłe pokolenia, zależy od tego, co my zrobimy dziś. Tak, musimy wziąć odpowiedzialność za nasze dzieci, biorąc odpowiedzialność za siebie, bo tak jak Monika i Renata nam pokazały w programie o świadomej ciąży, świadomych rodziców, to od nas zależy, jakie będą te przyszłe pokolenia i jaki świat zostawimy naszym dzieciom. Nie możemy im zostawić tego bałaganu, którego narobiliśmy. Często zmanipulowani, dzisiaj musimy odkręcać tą całą wiedzę, którą zdobywaliśmy przez całe nasze życie i zacząć robić inaczej. Chciałabym też życzyć wszystkim, bo wielu z nas się czuje tacy osamotnieni, prawda? Wyalienowani w jakiś sposób w rodzinach czy w społeczeństwie. Każdy z nas żyje jakąś trudność w swoim środowisku, bo wokół nas nie ma takich samych osób, wszystkich tak samo myślących, więc mamy tutaj dużo wyzwań, jak reagować, jak sobie z tym radzić. Wielu z nas jest samotnych ze swoim właśnie podejściem do dzisiejszej sytuacji, do świata, do polityki i potrzebują wsparcia, więc to jest też miejsce, w którym
my sobie to wsparcie nawzajem dajemy, bo wiemy, że są inne osoby, które czują, myślą podobnie, które chcą świata o innych wartościach, świata, w którym jest prawda i to wszystko jest ujawnione i chcą reagować, postępować inaczej. Więc twórzmy taką społeczność, poznawajmy się nawzajem. Życzę Wam, żebyście odnajdywali takie szczere, dobre, prawdziwe, podobnie myślące duszyczki, żeby Was wspierały i żebyście mogli razem współdziałać i razem się czuć silniejsi. Taki jeden pan napisał do mnie na Netify propozycję, że można by zrobić coś, co by nas w jakiś sposób wyróżniało, w jakiś sposób identyfikowało, żebyśmy umieli się rozpoznać. Jakiś symbol, który możemy nosić przy sobie, czy jakiś symbol, który dalibyśmy na naszych portalach społecznościowych, który by nas identyfikował i pokazywał, że my jesteśmy z tego grona ludzi, którzy chcą żyć w prawdzie i chcą tą prawdę odzyskać. I może ogłosimy taką propozycję, jak wy to widzicie, co to mogłoby być, jaki symbol, w jaki sposób to zorganizować, żebyśmy się w ten sposób odnajdywali, bo wtedy będziemy wzrastać w siłę, tak? Będziemy wzmocnieni, bo będziemy widzieć, że jest nas wielu, że nie możemy tak łatwo być ignorowani, będziemy się łatwiej odnajdywać i materiały, które my publikujemy, będą też miały większy impact, że będą dochodziły też do osób, które no, jeszcze o tych rzeczach nie wiedzą. Wiesz, tak, to jest dobry pomysł, ale tu chciałbym powiedzieć to, co tobie powiedziałem kilka dni temu. Musimy bardzo uważać, bo jesteśmy oceniani zewsząd. Ja przez to nawet nie uwagę umieściłem na końcu naszego filmu wigilijnego jakąś bombkę i tam były dwa trójkąty, czyli wyglądały jak gwiazda Dawida. Od razu jest pytanie, dlaczego taki symbol? Słuchajcie, nie ma w tym żadnej intencji. Wiesz, zapędziliśmy się sami trochę w kozi róg, zwracamy uwagę na te symbole, a oni, wiecie o kim mówię, używają tych symboli powszechnie i w każdym miejscu. Więc dziś symbolem jest trójkąt, dwa trójkąty na siebie nałożone. Symbolem są chociażby gwiazdy różnego rodzaju. Tęcza nam została skradziona, więc słuchajcie, tak naprawdę może po prostu sobie wymyślmy swój symbol Dokładnie. I zostawmy te wszystkie inne. Dokładnie, symbole mają wielkie znaczenie, one zostały skradzione, tak jak powiedziałeś. One zostały skradzione, tak. Chociażby swastyka, prawda? Dokładnie. Miała zupełnie inne znaczenie. I zobaczcie, jak można odwrócić symbole i wartości. I to się dzieje w naszym świecie. Pokazuje się piękne rzeczy, a robi się zupełnie coś innego. A my chcemy pod tymi hasłami pokazywać prawdziwe wartości i prawdę. Więc w tym trzeba posprzątać i nie wpadać w pułapki tego chaosu i manipulacji. A dokładnie, wymyślmy sobie nasz symbol. Nasz jakiś mamy pewne znak. Pomysły, ale chcielibyśmy też wywołać takie drożdże, wpuszczamy w wasz obszar, żebyście też pomyśleli nad tym, jaki mógłby to być symbol. Może się domyślicie, co my mamy na myśli. Ale zostawiamy was. Niech to będzie wspólny. Tak, niech to będzie wspólna idea, wspólny projekt, bo robimy to razem. I tak, łączmy się razem, wspierajmy się razem i wzmacniajmy się nawzajem. I ja Wam gwarantuję, że za każdą dobroć, za każdą intencję, za każde współdziałanie i dobre słowo i wzmacnianie drugiego człowieka dostaniecie z powrotem tak wiele, że nie wiem, czy Was wystarczy, żeby to pomieścić. No właśnie. I powiem Wam, że to się opłaca być dobrym człowiekiem. Ale to się robi nie dlatego, że to się opłaca, bo jak widzimy, jak te prawa natury i prawa wszechświata funkcjonują, to my się po prostu tym stajemy. I tego nam życzę, żebyśmy właśnie tacy byli. I czego nam jeszcze życzę tak najbardziej na ten rok, to jest to, co chciałam ogłosić. Rok 2022 ogłaszam rokiem życzliwości. Tak, ogłaszamy rokiem życzliwości. Zarażajmy życzliwością, bądźmy tą życzliwością, reagujmy życzliwością, bo to jest lekarstwo na wszystko. A ja chciałbym jakby ten temat rozwinąć i dodać, że zróbmy tak, że ten rok jest rokiem życzliwości i pracujemy nad tym, a szczególnym dniem, w którym sobie przypominamy o tym roku życzliwości, niech będzie każdy siódmy dzień miesiąca.
Tak, i o nim będziemy mówić, i będziemy będziemy mówić. praktykować od rana do nocy. Nie uzgadniałem tego z Agnieszką w ogóle, ale pomyślałem sobie, że fajnie by było każdego 7 dnia zrobić właśnie audycję o życzliwości w każdym miesiącu i zaprosić innego gościa Koniecznie. Do tej audycji. I będziemy czytać, wasze e-maile, wasze komentarze, jakie były wasze życzliwe chwile w ciągu waszego miesiąca. I to będzie taki czas życzliwości. Słuchajcie, tą życzliwość możemy jak jakiś, nie powiem tego słowa, bo nie mogę, ale rozprzestrzeniać i tym się dokładnie zarażamy. Może się rozprzestrzeniać wirusowo. A to do nas, dokładnie, a to do nas wróci z takim potencjałem, z taką siłą, gwarantuję wam to i zacznijmy to uprawiać. Ja już od dawna chciałam ogłosić dzień życzliwości, potem tydzień życzliwości, a na koniec ogłaszam naprawdę, jak już to z rozmachem, rok życzliwości. Tak jest. I zacznijmy uprawiać tą życzliwość w każdym miejscu, w którym jesteśmy, od takiej intencji werbalnej, czy nawet takiej wewnętrznej. Mhm. Na przykład ja w moim życiu zaczęłam praktykować życzliwość w ten sposób, że każdą osobę, którą spotykam, którą znam, czy jej nie znam, tak z serca, z myśli wysyłam jej taki wewnętrzny uśmiech i taką intencję dobroci, dobrostanu. Mhm. I nie muszę nawet tego mówić. To może iść osoba po drugiej stronie ulicy. Ja tak patrzę się na nią i mówię, wysyłam ci życzliwość, wysyłam ci radość, dobroć. I zacznijcie robić takie małe rzeczy. Zacznijcie zauważać ludzi wokół was, przechodniów, panie kasjerki w sklepach. Zobaczcie, jak my je traktujemy bezosobowo. A dlaczego właśnie od dzisiaj nie zacząć uśmiechać się do pani kasjerek w supermarketach i mówić im dobre słowo, dziękuję, wszystkiego dobrego. Ja tak robię. Tak. Słuchajcie, zmienicie tym czyjś dzień. Naprawdę, takim małym uśmiechem. Ja wam powiem, że jeżeli chcecie, żeby życie się do was uśmiechnęło, to zacznijcie się uśmiechać. Zacznijcie się uśmiechać do życia. Jeśli chcecie mieć życzliwych ludzi wokół siebie, to zacznijcie być życzliwi dla innych. I to tak funkcjonuje. To do to was cóż, wróci. To już niedaleko, 7 stycznia, pierwszy dzień życzliwości w tym nowym roku, który jest rokiem życzliwości. Tak, i zaczniemy od jutra z naszymi bombkami w naszych centralnych miastach. Przypominamy wam o tym. Spotykamy się o godzinie 12. Oczywiście to będzie czasu lokalnego w każdym miejscu. Po to, żeby przywitać się, być może poznać po raz pierwszy, uściskać, przekazać sobie energię. To jest to, czego oni nie chcą, a to, co my zrobimy. Jutro o 12 w Vaudreuil-Dorion, w moim miasteczku, jestem w parku Je suis, czyli ja jestem, okay. Z moją bombką i z moją rodziną i zaczynamy życzliwość. A ja jestem w San Antonio na Alamo Plaza, pod budynkiem Alamo. Będę na was czekał. A gdzie wy będziecie? Napiszcie w komentarzach i może się odnajdziemy. Zrobimy zdjęcia i opublikujemy na Netify nasz pierwszy dzień. Jeśli chodzi o Warszawę, to ja sobie pozwoliłem ogłosić, żeby to była kolumna Zygmunta, a w Katowicach rynek główny, katowicki rynek główny, a reszta należy do waszej fantazji. Fantastycznie, zapraszamy. Zapraszamy. Fajny spacer, fajny czas, może się spotkacie, albo może po prostu coś takiego rozpoczniemy, zainicjujemy i będziemy się w ten sposób częściej spotykać. Kto wie, kto wie. Jeszcze raz życzymy wam wspaniałej nocy dzisiejszej, no i wejścia do tego zupełnie nowego świata w przyszłym roku. Takiego, jakiego chcemy, tak? Prawdziwego i świadomego. Życzymy sobie tej świadomości, życzymy sobie tej uważności, bycia świadomym tego, co się dzieje wokół nas, skupianie się na tym, co ważne i co prawdziwe. Tego tak uśmiechu wewnętrznego i zewnętrznego, życzliwości dla siebie. No i żeby ten rok przyniósł nam tą nadzieję na dobre zmiany, na to, żeby było naprawdę tak inaczej, prawdziwie, prawda? Liczymy na to, tak mamy będzie. Tego nadzieję, wierzymy w to i myślę, że razem, tak będzie. Razem możemy to zrobić. Każdy indywidualnie od siebie, właśnie dbając o siebie, dbając o to, żeby być zdrowym, zadowolonym, szczęśliwym, dbając o swoich bliskich, łączmy się razem i słuchajcie, na słabych nie trafiło. I pamiętajcie, razem możemy dużo. Pamiętajcie, kochani, kochamy was. O tak.
Kochamy Trzymajcie Was się. i dziękujemy za to, że jesteście i bądźcie z nami, odnajdujcie się, bądźcie szczęśliwi. Życzymy Wam cudownego Sylwestra i wspaniałego, dobrego, szczęśliwego, zdrowego, świadomego, prawdziwego nowego roku. Agnieszko, do Dni. zobaczenia w następnym roku. Do zobaczenia w następnym roku. Z wami wszystkimi. Trzymajcie się. Szczęśliwego nowego roku, kochani. Pa, pa. Szczęśliwego nowego roku. Widzimy Pa, się w pa. nowym roku. Cześć.